W dzisiejszym vlogu postaramy się Wam porównać dwa mega turystyczne miejsca w Tajlandii. Phuket, miasto Patong, z Pattaya. Właśnie obecnie znajdujemy się na Phuket w Patong, ale przez większość czasu mieszkamy w Pattayi i widzimy już tutaj pierwsze różnice. I dzisiaj właśnie postaramy się o nich opowiedzieć. Także jeśli tylko jesteś zainteresowany Tajlandią, tymi dwoma miejscami lub jakimiś innymi, które są związane z Tajlandią, to koniecznie zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę, przywitaj się z nami w komentarzach, a my za chwilę przejdziemy do tematu. Dla każdego jednego subskrybenta jedna frytka, proszę. Tymczasem jesteśmy w jednej z tutejszych restauracji i szykujemy się do śniadania. Ja mam zamówione piękne Tom Yam Kung, taka pyszna zupa z krewetkami, a Emi wcina frytki. I bo ja nie chciałam robić porządnego, bo potem pójdę do, znaczy pójdę po barszcz. No właśnie, później pójdzie po barszcz. Z pierogami. Tutaj, z pierogami. A tutaj mamy takie ceny i takie menu. Jest troszeczkę drożej, ale o tym też powiem, bo jest tutaj jeszcze ważne, jakie też są tutaj porcje. Ale to za chwilę. Każdy niech napisze w komentarzu wszystkiego najlepszego dla mamy, bo ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego dla Doroty. Za chwilę wejdę do tej restauracji, którą Wam teraz pokazuję i troszkę Wam o niej poopowiadam i o rzeczach, o jedzeniu, o różnicach w cenach, porcjach i tak dalej. Tylko chcę Wam jeszcze najpierw pokazać, żebyście zobaczyli, że jest godzina 12 w południe i ostatnio, czy to jest godzina 12 w południe, czy to jest powiedzmy 21, 19, czas kolacji, gdzie jest dużo więcej osób do jedzenia, to do tej restauracji ciągle są kolejki. Jest pełna restauracja, nie ma gdzie usiąść i ludzie stoją w kolejce. I właśnie myśmy teraz przyszli tutaj zjeść i powiedzieć Wam tutaj kilka ciekawych rzeczy odnośnie jedzenia, ale niestety nie da się obecnie, bo jest bardzo dużo ludzi. Number 6 się nazywa restauracja, jest ona bardzo blisko Bangla Road. Jest to bardzo popularna restauracja z tego względu, że ma w miarę normalne ceny, a bardzo duże porcje, ale o tym za chwilę. Niech tylko najpierw ta cała kolejka minie, a my sobie coś jeszcze w międzyczasie ewentualnie załatwimy i zaraz tutaj wrócimy. Tylko patrzcie się, ile właśnie tutaj, jak to bardzo popularna restauracja jest i jakie duże kolejki, aby po prostu iść tu coś zjeść o 12 w południe. Słuchajcie, o policji za chwilę też Wam opowiem, jaka jest różnica, jak się poruszać tutaj po Patong, a po Pattayi. I o policji, jak tutaj widzicie, tylko źle na chwilę zaparkowany skuter na Phuket i już jest zapięty cały w łańcuchy i trzeba płacić mandacik i ogarnąć sprawę. Tak samo tam jest dwóch panów, którzy też właśnie mają ten sam problem, czyli też zapięte skutery łańcuchami, bo zaparkowali w miejscu niedozwolonym. Jeśli jesteście kierowcami skutera, to naprawdę zwracajcie uwagę na to, jak pomalowany jest krawężnik. Jeśli jest na biało-czerwono, to w tych miejscach parkować nie wolno. Parkować wolno dopiero od miejsca, gdzie krawężniki nie są pomalowane. Te skutery są zaparkowane dobrze i nie mają żadnych problemów. Te są zaparkowane źle, no i są spięte łańcuchami. No niestety, po załatwieniu wszystkich spraw wróciliśmy do Number 6 i okazuje się, że kolejka jak była, tak dalej jest, ludzi pełno i niestety musimy stanąć na samym szarym końcu i po prostu swoje odstać i poczekać na swoją kolej. Jeśli chodzi o Number 6, to sprawy na tyle się skomplikowały, że czekaliśmy pół godziny w kolejce i nic się nie ruszyło. Emi już nie wytrzymała, ja nie wytrzymałem, pierwsza godzina, upał jak cholera i po prostu wróciliśmy do domu i teraz zmieniłem kompana i zmieniłem restaurację i jesteśmy u takiej jakiejś pani, która sobie tutaj pichci, taka malutka restauracyjka. Dobry, zacisze, dobry? Pyszny, pyszny, słony rosół, o, już dobrze się zapowiada. Danie wygląda naprawdę ładnie, jajeczko na górze, duża porcja ryżu i dosyć sporo kurczaka, naprawdę sporo kurczaka, do tego rosołek. Jajko osobno musieliśmy domówić sobie jeszcze dodatkowo. I tutaj Dorota też ma jakieś coś takiego. Co nie wiem, masz? Co to jest. Nie wiem, aha, ale chyba garlic. To jest chyba chicken garlic, no. A, chicken garlic też z jajkiem, jakieś tam warzywka i papryczki. I to mamy danie za 120 batów przez jajko, bo gdyby nie było jajka, to by było 100 batów. A 20 batów doliczają za jajko, no trochę drogo, bo w Pattayi doliczają 10 batów, tutaj 20. No ale właśnie to Patong, gdzie ceny zazwyczaj są dużo, dużo droższe, ale za to porcje trochę większe. Bardzo byśmy żałowali, gdybyśmy wyszli z tej restauracji, bo już padło takie coś, idziemy stąd. A bo okazuje się, że jest to jedno z lepszych dań, smaczniejszych dań. Bardzo, bardzo smaczne, ostre. Na Phuket, no właśnie, tak, tak, no na Patong. Rosół,
wyjątkowo tłusty i smaczny. Lepszego rosołu jeszcze nie jedliśmy, nawet chyba w Pattaji. Mhm. Nawet widzicie chyba, że jest tutaj dużo oczek tłuszczu. I to jest naprawdę wyjątkowo tłusty, jak na w ogóle Tajlandię rosół. Jest przesmaczny. I dodatkowo jeszcze też na szczęście są papryczki i czosnek, który się bierze po prostu do ręki, wkłada do buzi i przegryza się go jak jabłuszko do tego dania. Kończąc już temat jedzenia i porównywania posiłków między Pattają a Phuket, przynajmniej tutaj Patong, to tylko jeszcze raz powtórzę, to jedzenie między tymi dwoma miejscami najbardziej różni się wielkością porcji i ceną i czasami jeszcze trochę przyprawami, jak to danie jest przyrządzone. Tutaj na Phuket te dania są delikatnie takie łagodniejsze, trochę bardziej przystosowane dla turystów i takie troszkę jakby bardziej płone, może takie nieprzyprawione, ale ogólnie da się znaleźć dobre restauracje, gdzie jest to danie naprawdę takie jak powinno być, czyli dobrze przyprawione, ostre i dużo jakiegoś curry i no i po prostu smakuje tak, jak powinno smakować. Ale jeśli chodzi o porcje, to tutaj na przykład na Phuket, w Patong, na plaży, na przykład można sobie kupić szejki, to te szejki są 2-3 razy droższe czasami od tych, które pijemy w Pattaji, ale te też są 2 razy co najmniej większe, więc tu jak się bierze szejka, to ten szejk ma, nie wiem, 50 cm i jest naprawdę ogromny i jak, nie wiem, Emi czy ktoś, taka jedna osoba wypije takiego szejka podwójnego, na przykład z dwóch owoców składającego się, to jeść nie potrzebuje i naje się takim szejkiem, gdzie w Pattaji są, powiedzmy, takie szejki w sam raz. Nam to akurat bardziej odpowiada, bo są takie trochę mniejsze porcje, ale są o połowę tańsze, to nam to pasuje jak najbardziej, bo ja wolę zjeść dwa różne dania, niż napchać się jednym jakimś tam dużą porcją. Oczywiście Patong też jest o wiele, wiele, wiele mniejszym miastem niż Pattaja i jest tutaj o wiele, wiele mniej restauracji, do których można się udać. W Pattaji jest o wiele, wiele większy wybór i można dużo innych różnych dań spróbować, no i bardziej przystępne ceny. Jeśli miałbym Wam polecić tą restaurację, to zdecydowanie chętnie Wam ją polecę, bo jest naprawdę przepyszna i nazywa się to w ten sposób. Halal food ogólnie jest bardzo zawsze smaczny, także polecam, jak będziecie widzieć jakąś restaurację, gdzie będzie halal food, to jest to dobre jedzenie. Ja polecam, ja lubię. Jeszcze chciałem powiedzieć o pogodzie, która troszkę zawsze różni się od tej tutaj na wyspie, niż ta, która jest tam prawie 1000 km wyżej. Mamy ostatnio wrażenie, że świeci tutaj mocniej słońce i mocniej to słońce opala. Bo byliśmy 3 miesiące w Pattaji i oczywiście opaliliśmy się, bo przyjeżdżając z Polski jest się o wiele bielszym i to słońce w Pattaji również nas tak no, mocno opaliło, ale po tych 3 miesiącach, gdzie opalaliśmy się w Pattaji, przyjechaliśmy tutaj i dosłownie tak żeśmy się spiekli, że nam skóra z głowy schodzi, znaczy mi tutaj z głowy i w ogóle schodzi nam skóra, więc no kurde, jakieś tu jest słońce na doładowaniu i jak się właśnie teraz chodzi o godzinie pierwszej, powiedzmy w południe, to czuć po prostu, że to słońce mocno pali, że jest chyba jednak tutaj mocniejsze to słońce. Mimo, że temperatury są podobne i mniej więcej tu i tu jest po 31 stopni, ale samo to słońce tutaj jest jakieś po prostu mocniejsze. Jesteśmy bliżej równika i chyba jakoś to właśnie w ten sposób działa, że tutaj mocniej opala i jak to słońce świeci na nas, to po prostu już tak mocno świeci, że ciężko wytrzymać. Tutaj na wyspie jeszcze częściej padają deszcze, to zdecydowanie, bo w Pattaji nie padało półtorej miesiąca ostatnio, jak tam byliśmy i przyjechaliśmy tutaj na Phuket i pytamy się pana, kiedy padał ostatni raz deszcz, on mówi wczoraj. No, także na pewno tutaj więcej pada. Co prawda teraz jesteśmy już tutaj kilka dni i nie pada, ogólnie jest pora sucha, więc nie powinno padać, ale i tak zdarzają się czasami częściej te deszcze niż tam Bangkok, Pattaja, to tutaj na dole, na Phuket czy Koh Samui pada częściej lub częściej jest zachmurzone niebo, ale piękna pogoda oczywiście też jest. Także taka różnica między pogodą tutaj na Phuket, a pogodą w Pattaji. My jeszcze teraz bierzemy tutaj kawkę. Ja obrócę kamerę i pokażę Wam, gdzie jesteśmy mniej więcej. Tutaj właśnie na samym rogu są bardzo dobre kawy. Tu jest takie skrzyżowanie. Tam się jedzie z góry, z Phuket City, tutaj prosto do morza lub do Kamali. A tutaj jedzie się do Bangla Road, do centrum. I ta restauracyjka, w której jedliśmy, jest zaraz tutaj po prawej. Tutaj duża kawa, naprawdę duża. Takie kakao, czekolada, też naprawdę duża. I za to wszystko płacimy 7 zł.
czyli mniej więcej jakieś 3,50, 3,60 za sztukę. Czy to za kawę, czy za taką wielką czekoladę. Daj spróbować. O Jezu, jaka słodka. Emi na pewno będzie zadowolona. Ale smaczna. Smaczna, tylko słodka. Kolejny temat, który chcę poruszyć, to są skutery. Jest to, myślę, bardzo ważny temat tutaj do poruszania się po wyspie i tak dalej. I w ogóle, który interesuje dużą liczbę osób, bo wiele osób po prostu mnie o to pyta. Pierwsza podstawowa sprawa. Jeśli przyjeżdżacie do Tajlandii, to pamiętajcie, że tutaj, żeby jeździć skuterem, trzeba mieć prawo jazdy na motor. Nie ma czegoś takiego, że macie prawo jazdy na samochód i możecie do jakiejś pojemności jeździć skuterem, bo po prostu tak tutaj nie jest. Tutaj po prostu skuter jest motorem i trzeba tylko i wyłącznie mieć prawo jazdy na motor, żeby móc bezproblemowo, bezmandatowo poruszać się po Phuket czy Pattaya, czy po prostu po Tajlandii. Prawo jazdy, czy to na Phuket, czy w Pattayi, potrzebne jest tak samo. Trzeba mieć kategorię B. To jest jedna ważna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że tutaj na Phuket łapie policja dużo częściej niż w Pattayi. Tutaj jest dużo więcej tej policji. Cały czas gdzieś coś widzę, tak jak przed chwileczką widzieliście, pozamykane skutery na łańcuchy. Policja po prostu cały czas tutaj krąży i wszyscy, którzy jeżdżą bez kasku, są łapani. Czasami są takie kontrole, że stoi policja i zatrzymuje po kolei wszystkich, którzy jadą na skuterach, zatrzymuje i sprawdza wyrywkowo, szczególnie białych, no bo tutaj Tajowie to jeżdżą bez kasku, bez prawa jazdy, bez niczego i żadna policja takiego Taja nie zatrzyma, ale turysta, każdy jeden jest wtedy złapany. Akurat co prawda przez te ostatnie 2-3 dni nie widziałem zbyt dużo takich przypadków, może dlatego, że mało poruszam się po mieście, czy tam tutaj gdzieś tak dalej, poza miastem, bo nie mamy skutera akurat tutaj obecnie, nie mamy samochodu i jesteśmy gdzieś tutaj plaża, dom, czy tam gdzieś tutaj niedaleko ogólnie. Ale jak byłem tutaj ostatnim razem i miałem skuter, dużo się poruszałem, to ciągle gdzieś te kontrole były, ciągle. A w Pattayi jeździmy już od wielu miesięcy, czy to teraz, czy jeszcze poprzednim razem i tej policji jest naprawdę, naprawdę dużo mniej. I żeby dostać mandat w Pattayi, to naprawdę trzeba się gdzieś napatoczyć na policjanta i być bez kasku, albo jakieś przewinienie zrobić, jakiś, no wiecie, wypadek spowodować, czy coś takiego, no to wiadomo, problem, ale tak, żeby sobie po prostu jechać skuterem przez miasto po Pattayi i żeby zostać zatrzymanym przez policję, to jest jak 1 do 100, a tutaj 90 jak do 100. Jest to naprawdę duża różnica, ogromna różnica, ale na przykład to, co tutaj jest dobre na Patong, czy na całą nawet wyspę Phuket, to, że o wiele lepiej się tutaj podróżuje skuterem z tego względu, że jeździ się tutaj płynniej. Jeździ się w taki sposób płynniej, że na przykład tutaj na Patong, na ani tutaj pierwszej ulicy przy morzu nie ma ani jednych świateł. Na tej tutaj drugiej ulicy, gdzie my mieszkamy obecnie, nie ma żadnych świateł. Później tu mamy jedno rondo i tam mamy drugie rondo na jednym końcu miasta i na drugim końcu miasta. I to wszystko idzie płynniej. O ile jeszcze samochody potrafią stać w korkach, no bo jak jest duży ruch, to okej, no to wiadomo, samochód stoi w korku, to skuterem między samochodami da się jechać płynnie. I jak na przykład wyjeżdżamy poza miasto, Patong, powiedzmy, bo tutaj jestem, i jedziemy gdzieś pozwiedzać inne miejsca, no to ten ruch jest też mniejszy niż na przykład w takim wielkim mieście Pattaya. Tutaj są piękne góry, piękne widoki i skuterkiem można naprawdę tutaj płynniej podróżować. W Pattayi, duże miasto, co skrzyżowanie światła i niestety no, na światłach, o ile jeszcze skręcamy w lewo, to możemy jechać i na czerwonym i na zielonym, to jeszcze pół biedy, ale jeśli chcemy jechać gdzieś prosto albo w prawo, no to musimy na tych światłach się zatrzymywać. No i zaraz dojeżdżamy do kolejnych świateł, musimy się zatrzymywać, dojeżdżamy do kolejnych świateł, musimy się zatrzymywać. A kiedy jest tak jak teraz, godzina 13, świeci mocne słońce, mamy kaski ubrane, to jest tak gorąco i takie jest to uciążliwe, że no, przez to właśnie jeździ się trudniej. Tutaj po Phuket zdecydowanie na skuterze jeździ się lepiej. Dużo płynniej, dużo mniej korków, dużo mniej stania, tylko czasami ta policja. Jeszcze odnośnie ceny wynajmu skuterów, co bym mógł powiedzieć, no to oczywiście tutaj na Phuket średnio, a może czasami to już będzie przesada, ale 2 razy drożej niż w Pattayi. Także czasami jest to niecałe 2 razy, czasami jest to trochę drożej, ale jednak dużo, dużo drożej. Tutaj też widzę, że jest więcej takich skuterów typu, dużych skuterów, takich mocnych skuterów typu, no takiego do poszalenia, czyli przyjeżdżają turyści typu z Francji, typu jacyś tam inni. Dużo z takich młodych chłopaków, którzy przyjeżdżają się wyszaleć i oni bardzo lubią na tych skuterach takich jeździć i te wypożyczalnie tutaj
też o wiele bardziej są tak zaopatrzone, lepiej zaopatrzone w takie skutery niż na przykład w Pattaya. W Pattaya tam raczej normalne, zwykłe skuterki, gdzie tymi skuterami poruszają się starsze też osoby, więcej kobiet jeździ też tymi skuterami. Tutaj tak za bardzo nie widać kobiet, tu w ogóle za bardzo Tajów nie widać. Tutaj to na Phuket to jest tylko... To jest International Land, jak nam powiedział taksówkarz, że to nie jest Thai, to nie jest Thailand tutaj na Phuket, tylko to jest International Land, więc tutaj mało jest Thaiów, mało się ich tutaj gdzieś widuje, jedynie co to tylko jako pracowników, a wszystkie inne osoby tutaj w Phuket na mieście to są sami obcokrajowcy, także taka jest jeszcze różnica. Cenowo dużo się naprawdę różni. I ten rodzaj skuterów też się właśnie trochę różni, że tutaj bardziej takie skutery do poszalenia, większe, a w Pattaya to tak raczej normalnie, takie normalne dla wszystkich, rodzinne, że tak powiem. Patrzcie na przykład, jaka tu jest fura śmieszna, wypasiona. Takie ma tutaj szerokie, wbudowane lusterka, taki mocno obudowany Honda. Nie wiem, co to za model, ale no, to jest właśnie kolejny motor, gdzie nie jeździ się w 3 osoby, tylko ten to nawet jednoosobówka w tej chwili, jak gdybyśmy położyli, no to dwuosobówka. No ale właśnie tu jest dużo, dużo, dużo takich X-Maxów, T-Maxów i wielkich, głośnych skuterów, mocnych. To, co tutaj też jeszcze takie jest zauważalne, tak jak na przykład tutaj ten nasz hotel teraz, jest na przykład, widzicie, basen, gra muzyka, restauracja i takie, wiecie, wakacje, głośno, zabawa i taka impreza ciągle i tak dalej, gdzie w Pattaya tak za bardzo tego nie ma. Są oczywiście jak najbardziej imprezy, hotele fajne i wszystko, ale jednak tutaj my teraz już to tak zauważamy, że jest tutaj o wiele głośniej pod tym względem, o wiele tak bardziej imprezowo, więc jeśli ktoś chce jednak przyjechać na takie imprezowanie na tydzień, na dwa, na wakacje, no to zdecydowanie lepiej tutaj na Phuket. Ale jeszcze tylko nawiązując jednym zdaniem do skuterów, to naprawdę polecałbym każdemu wziąć sobie ten skuter. Ja wiem, że jest takie to trochę niebezpieczne, wiem, że wiele osób nie ma prawa jazdy na skuter i no jakby no nie można tak jeździć za bardzo, no ale jeśli ktoś tylko może, to naprawdę polecam wam wziąć ten skuter, bo te wasze wakacje wtedy będą zupełnie inne. Dzięki temu możecie wsiąść po prostu na skuter, jechać już poza miastem, już nie ma takiego ruchu, jedzie się spokojnie, są szerokie drogi, jest w miarę bezpiecznie poza miastem, gdzie nie ma takiego dużego ruchu. Można naprawdę wtedy mieć o 100 razy lepsze wakacje, mając skuter, gdzie samemu można się poruszać, gdzie się chce, kiedy się chce, za praktycznie za darmo już, jak się go oprócz tych kosztów wynajmu, bo kiedy trzeba się poruszać taksówką, kiedy trzeba ciągle jakby dzwonić po tą taksówkę, trzeba płacić za tą taksówkę, to połowa nas ominie, naprawdę, albo jeszcze więcej niż połowa nas ominie. Tego, co można tutaj doświadczyć w Tajlandii i jakie widoki piękne można zobaczyć jadąc skuterem. Można się zatrzymać w każdym miejscu, w którym się chce, czy na jakimś wzgórzu, czy tu, czy tu, czy tu, popatrzeć na spokojnie. I wtedy ta Tajlandia nabiera takiego dużo... No, wtedy jest taką Tajlandią, wtedy jest piękne widoki, egzotycznie, palmy, ptaki i przeróżne inne rzeczy, poza miastem oczywiście. A jednak jak nie mamy się czym poruszać, albo poruszamy się tą taksówką i tylko tak szybko za okna taksówki widzimy tą Tajlandię i jedziemy tylko od punktu A do punktu B i widzimy tylko ten punkt B, to dużo tracimy, naprawdę bardzo dużo tracimy. Zachęcam wszystkich, żeby jednak każdy gdzieś próbował wziąć ten skuter i podróżował skuterem tutaj po Phuket, jeśli jest, bo te wakacje nabiorą naprawdę innego znaczenia. Mówię to dlatego, że my teraz na przykład nie mamy skutera i ja widzę, jak ja, że jestem tylko w tym mieście, poruszam się tylko tu mniej więcej, właśnie tak jak mówiłem wcześniej, między morzem i tą ulicą, w której jestem, to nie ma za bardzo co robić jakby tak, no nie ma, nie, no nie ma, nie ma się czym nacieszyć, no bo oczywiście można się nacieszyć tą plażą, czy tą jedną restauracją, czy tam jakąś później drogą, gdzie Walking Street, czy tam, czy Bangla Road, gdzie jest pełno tych restauracji, jakichś imprez, jakiegoś tam czegoś, ale jednak, żeby zobaczyć najlepsze i wyciągnąć najlepsze rzeczy z Tajlandii, to, no to trzeba mieć jakiś środek transportu, albo chociaż auto, którym też będziemy ewentualnie mogli się gdzieś zatrzymać, podjechać, gdzie będziemy chcieli, zatrzymać się kiedy chcieli. To już też będzie lepiej, autem chociaż, ale no, widzę ogromną różnicę, jak kiedy nie mamy teraz skuteru, a jak mamy i robimy co chcemy. Także to jest ogromna, ogromna różnica. Zachęcam jeszcze raz, jeszcze skutery. My jesteśmy obecnie w hotelu Lunar, dość duży hotel, w sumie wszystko w porządku, także jeśli ktoś potrzebuje, to jak najbardziej można się tutaj zatrzymać. Na drugim piętrze jest basen z restauracją. Pokoje są w sumie całkiem spoko. Ogólnie lokalizacja też nie jest najgorsza. Ja jestem na balkonie już. Tutaj przejdę jeszcze na drugą stronę, bo ten basen ciągnie się i ciągnie. Jest taki bardzo długi ten basen. Leżaczki. I tak to tam się ciągnie. Tak to wygląda. A tutaj wyżej
balkoniki takie właśnie, o, jak widać tutaj nasz balkonik, taki spoko, nawet wszystko ok, z fajnym widokiem, bo na górę tutaj, która jest patong, także fajnie ogólnie tutaj jest, tylko trochę za głośno, no bo tu jest główna ulica, często tędy tutaj jeżdżą te tutaj takie tuktuki z tą głośną muzyką włączoną, w skuterach też szaleją, więc tak jest bardzo blisko ulicy, już odzwyczailiśmy się trochę od takich rzeczy, bo w Pattaji tak tego nie mamy, nie mieszkamy tak blisko ulicy, ale jest okej, okay. Jest okej, okay. No tu jest właśnie wakacyjnie, a na wakacjach jest głośno. Chciałbym wam jeszcze tylko opowiedzieć o jednej historii właśnie taksówkarza, który nas wiózł z lotniska tutaj do miasta, który opowiadał nam o tym, że pochodzi z Bangkoku, ale pracuje teraz już od dłuższego czasu tutaj na Phuket, bo po prostu zarabia tutaj więcej. I na przykład na jego przykładzie, bo ja się go pytałem, czy ma teraz dużo turystów, czy ma dużo kursów, no bo jest taksówkarzem, a on akurat pracuje na Bolcie, sobie jeździ, no ale wiecie, no zarabia jako taksówkarz powiedzmy. I mówi, że tak, jest zadowolony, bo jest bardzo dużo turystów, już prawie, że wszystko wróciło sprzed słynnej choroby z 2020 roku, gdzie wszystkie kraje były pozamykane, turystyka stała, to mówi, że tak już praktycznie w 80-90% prawie, że, jeszcze nie tyle, bo Chińczyków tyle nie przyjeżdża, to mówi 80% ludzi już tutaj powróciło z powrotem do Tajlandii, ma dużo kursów, zarabia tutaj na Phuket, jeżdżąc z Patong na lotnisko i tak po mieście, zarabia, wiecie ile? Powiedział mi, od 2 do 2,5 tysiąca batów dziennie, czyli to jest jakieś 250-280 zł dziennie na taksówce, także takie ma zarobki, a mówi, że jak jeździł w Bangkoku, to zarabiał za tą samą pracę, którą wykonywał przez tą, taką samą ilość godzin, zarabiał połowę mniej, zarabiał około 1000-1200-300 batów dziennie, a tutaj 2,5 powiedzmy średnio. I dlatego mówi, jest po prostu tutaj, no bo zarabia dwa razy tyle, tylko tu ma taki problem, że musi wynajmować mieszkanie, a tam ma swój dom, powiedzmy jakiś tam, za który nie musi nic płacić, a tutaj musi wynajmować mieszkanie, wynajmuje za 5000 batów miesięcznie, czyli za jakieś 550 zł, taki pokój, gdzie ma wspólną łazienkę z innymi lokatorami, no ale jakoś tak sobie tutaj żyje, a dwa razy do roku jeździ do Bangkoku. No tylko właśnie zobaczcie, że na przykładzie tego taksówkarza, który mówił, że w Bangkoku zarabiał 1000-1200-1300 batów dziennie, a tu zarabia 2,5 tysiąca batów dziennie, no to jakby samo przez się mówi właśnie to, że jest tutaj dwa razy drożej. Na Phuket jest po prostu dwa razy drożej. Wszystkie usługi, czy to właśnie za taksówkę, czy to za jedzenie, czy za coś inne, płaci się dwa razy więcej. No dzięki temu przynajmniej Tajowie zarabiają dwa razy więcej, ale dla turysty jest tutaj dwa razy drożej. Mam nadzieję, że było to dla was wartościowe, dlatego zostawicie łapkę w górę pod tym filmem. Kto nie subskrybuje kanału, to idealny moment, żeby zasubskrybować, żeby nie przegapić kolejnych ważnych filmików i ważnych wskazówek, które tutaj podaję z Tajlandii. A za niedługo będzie mega wywiad z mega osobą od nieruchomości, Polakiem, który jest naprawdę mega fachowcem w tej dziedzinie. Przyleciał tutaj na wakacje, porozmawialiśmy sobie na pięknej plaży o nieruchomościach, trochę nawet bardziej może o tych nieruchomościach w Polsce, bo on jest stamtąd fachowcem. Porównaliśmy to czasami, na ile mogliśmy, z nieruchomościami tutaj w Tajlandii. I myślę, że będzie to świetny odcinek, także zapraszam na niego serdecznie, będzie w niedzielę. I do zobaczenia w kolejnych vlogach. Na razie, hej, cześć! Głośnego Phuketa.